Dzięki, cześć. Okej, zostałem przedstawiony, więc to sobie szybko pominiemy i zaczniemy od tego, że prawdopodobnie wszyscy, albo prawie wszyscy, korzystacie z lokalnych środowisk podczas swojej pracy. Kiedy tworzycie jakąś nową aplikację, stawiacie nowego WordPressa, to korzystacie z lokalnego środowiska. Jest też duża szansa, że korzystacie i no dobrze, muszę się dostosować. Z której to strony w ogóle? Jest też duża szansa, że korzystacie z jednego z tych oprogramowań, z tych tuli, albo stawiacie sobie coś lokalnie. Więc to jest taka część wspólna nas wszystkich. Mamy te same troski i problemy. Jest prawdopodobnie jeszcze jedna część wspólna dla nas wszystkich. I zróbmy sobie małe badanie. Kto z was przynajmniej raz w tygodniu pracuje zdalnie? Okej? Większość. Można było się tego spodziewać. Nawet jeżeli nie pracujecie zdalnie, to macie do czynienia z innymi ludźmi, którzy pracują zdalnie, więc ten problem komunikacji w waszym zespole na pewno istnieje. Może nie jest taki duży jak w innych branżach, ale jednak on istnieje i na pewno zgodzicie się, że łatwiej jest się komunikować, kiedy mamy kogoś obok siebie, siedzimy przed jednym monitorem i możemy sobie jakiś problem pokazać. Wyobraźmy sobie taki częsty scenariusz, że pracujecie nad jakimś kawałkiem strony, nie jesteście pewni, czy to, co zrobiliście, to jest to i potrzebujecie feedbacku. I co możecie wtedy zrobić? No w jakiś... ramach takiego myślenia życzeniowego możecie spróbować wysłać komuś screena, ale przecież nie zawsze się da. Czasami trzeba coś kliknąć, coś zobaczyć, tam się coś animuje, więc się nie da. No to co robicie? No dobra, zaskakująco dużo osób dalej wysyła pliki przez FTP-a. Oczywiście zapomnieliście o Node Modules, ale w dupie z tym, niech się wysyła, idę kawę sobie zrobić. I to się wszystko gdzieś tam wysyła na jakiegoś FTP-a, a potem jeszcze musicie podmienić bazę danych albo wyklikać te 30 zmian, które wymagają tego, żeby to można było pokazać. Na koniec wasz klient was opieprzy, bo akurat sobie coś tam testował i mu to zepsuliście. Przy odrobinie szczęścia możecie też to sobie w jakiś sposób zautomatyzować. Co prawda na Gita nie powinniście wysyłać zmian, które nie są jeszcze gotowe, no ale trudno, nie ma wyjścia. Jest jakiś continuous development uruchomiony w tle, i to się niby z automatu stawia, ale nie do końca, no bo dalej musicie wyklikać tą bazę danych. I takich rozwiązań oczywiście jest bardzo dużo. Jak sobie rozmawiam z ludźmi, to mówią, wiesz, ja mam taki plugin w WordPressie, to nie działa, działa rzeczywiście. Ale jak czasami robicie coś innego niż WordPress, to już wtedy nie działa. A drążę temat dalej. A co robisz, kiedy musisz przetestować swoją stronę, swoje lokalne środowisko na twoim telefonie, zobaczyć, czy wszystko się fajnie renderuje? No wiesz, ja mam wtedy taki kabelek USB, podłączam tam w Safari, jest taka opcja. No jest, można rzeczywiście tak zrobić. Ale pytam dalej. A co zrobisz, kiedy musisz przetestować swoją stronę, czy ona się dobrze renderuje? Są takie usługi, gdzie sobie tam wklejamy URL-a i można zobaczyć, można zaznaczyć, na których systemach i na których przeglądarkach chcielibyśmy, żeby nasza strona się wyrenderowała. Co wtedy robisz? A mam takie coś, wiesz, tam taki plugin jest w ogóle do Chroma, tam się klika, to się tuneluje i to działa. Rzeczywiście działa. A co robisz, kiedy podłączasz nowy system płatności do twojego WordPressa i on oczywiście ma jakiegoś webhooka, musisz coś podać, żeby wrócił z informacją o tym, czy ta płatność się udała, czy nie. No wiesz, no to ten FTP, nie? Na wszystko są oczywiście metody i wszystko się da zrobić, ale jak tak sobie słucham, to każdy ma swoje różne pomysły, one wszystkie są inne, nie ma czegoś takiego uniwersalnego i taki wręcz dowcip z brodą mi się przypomina, że wszyscy trafiamy tam, że tak naprawdę to może Emacsem przez SendMaila to zróbmy, nie? Bo każdy ma jakiś swój pomysł. Prawda jest taka, że o ile nie macie problemu technicznego, na przykład z tymi płatnościami, o których mówiłem, tylko chcecie pokazać komuś coś, to trafiacie zawsze tam, dawaj na Mita. Siedzimy, przeglądamy, mówi nam w lewo, w prawo, do góry, zielone, nie to zielone, to drugie, to nie jest zielone, to jest niebieskie. I tak sobie wesoło dyskutujecie ze swoim klientem albo z PM-em, grafikiem, testerem, z kimkolwiek. A jak macie jeszcze większy problem, to cały na biało wjeżdża on. InViewer, wow, tam jeszcze jest fajnie, nie? Zabierają wam myszkę, zabierają wam komputer, musicie siedzieć, bo przecież się dogrzebie do waszych zdjęć z wakacji.
więc musicie patrzeć. I pytanie, czy jest jakieś uniwersalne rozwiązanie? Jestem przekonany, że w tej chwili na sali parę osób przynajmniej tak po cichu sobie mówi ngrok, ngrok, nie? On na pewno może nie wie o ngroku. Jest coś takiego jak ngrok. Stworzyli to bardzo fajni ludzie 11 lat temu. On ma też swoje alternatywy, więc takich usług jest bardzo dużo. Nie będę wchodził teraz w szczegóły, jak one działają, ale generalnie to polega na tym, żeby tunelować jakiś ruch, jakąś usługę, która jest za firewallem, za NATem, czyli tak jak jest u nas na środowiskach lokalnych, możemy to tunelować gdzieś dalej i możemy taką usługę upublicznić pod jakimś publicznym URL-em. Robi się to bardzo prosto. Tu jest przykład z Dockerem. Wiem, że tych parametrów tutaj kilka jest, ale one nie są takie straszne. Na końcu mamy port 8080 i coś takiego nam tuneluje localhost 8080. Są inne metody w ogóle, żeby to robić. Nie musi być Docker. No okej. Okay. No to czy to działa z WordPressem? No nie. Nie działa z WordPressem, bo jak wiemy, nasz WordPress jest przyspawany na sztywno do URL-a, którego mamy w konfigu. I jeżeli wejdziemy na WordPressa z innego URL-a, to on nam na sztywno wrzuci headera 301 na to localhost 8080. Można to oczywiście pominąć, nie ma z tym problemu, można zmodyfikować swoją aplikację, kilka linii kodów, wp-config wstawiamy i działa. Ale nie do końca, bo mamy przecież WordPressa, który jest zbudowany w dużej części, to jest CMS, więc dużo treści jest tam zbudowanych w postaci treści zapisanych w bazie danych, gdzie na sztywno są zapisane te linki, localhost 8080, URL-e na waszej stronie, linki do waszych zdjęć i tak dalej, to jest na sztywno połączone takim URL-em, więc jeżeli nawet uda nam się stunelować ten ruch i pokazać komuś stronę główną, to jak gdzieś kliknie, to ma ogromne prawdopodobieństwo, że trafi na localhost 8080, a więc niczego nie zobaczy, bo to jest nasz adres, nie jego. No dobra, ale idźmy dalej, może jest jakaś inna metoda, może jest coś, co mi pomoże w ogóle udostępniać kod mojej aplikacji do wglądu mojego kolegi, koleżanki, bo mam jakiś problem. Tak się składa, że jest coś takiego i to jest VS Code Live Share. Są oczywiście znowu alternatywy. Bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo łatwo się to uruchamia i po chwili mamy kod, mamy taki edytor, gdzie możemy w dwie i więcej osób pracować sobie nad naszym kodem. Oni mają wszyscy dostęp tylko do tego skrawka do naszego dysku, do tej aplikacji. Więc można sobie w ten sposób próbować jakoś pomóc. Co więcej, w tej usłudze również mamy takie tunelowanie jak ngrok i co więcej rozwiązali ten problem w WordPressie, jaki jest, a raczej go nie rozwiązali, bo nie musieli. Każdy, kto dołączy do tej sesji, ma dokładnie taki sam URL, jaki jest oryginalnie. Czyli jeżeli ja dołączę do kolegi, to mam jego usługę pod localhost 8080. Fajnie? Fajnie. Bardzo fajnie działa. No ale ma też swoje wady. Jeżeli chcemy z tego skorzystać, to wszyscy musimy mieć VS Code'a, więc nie pokażemy tego klientowi, nie wystawimy tego na świat. Więc pytanie, czy jest jakieś inne rozwiązanie? Ja jako CTO w naszej firmie i współwłaściciel firmy bardzo boleśnie odczuwam ten problem, bo po prostu ludzie tracą czas na te FTP-y i na te wszystkie mity. Dlatego zrobiliśmy własne rozwiązanie. Jest ono w tej chwili w wersji beta. Jest darmowe, więc nie przyszedłem wam tutaj niczego sprzedawać. Możecie się zapisać na waitlistę, już kilkadziesiąt osób nam to testuje. I co można zrobić za pomocą Codopi? Po pierwsze, musicie mieć Dockera, do czego bardzo chętnie, bardzo was zachęcam, żebyście środowiska utrzymywali w Dockerze. Za chwilkę, jak będzie fragment o AI, to powiem też argument dlaczego. Mamy sobie taką listę kontenerów, mamy aplikację, mamy port 8080, możemy sobie na niego kliknąć i możemy utworzyć nowy tunel. Możemy utworzyć tunel publiczny, czyli ktoś, kto ma link, może sobie tam wejść i od razu wszystko działa. Możemy też stworzyć tunel chroniony, który jest zabezpieczony do adresów IP, ale żadnego adresu IP nie musimy tam wpisywać, ponieważ wystarczy, że wyślemy invite linka. Jak ktoś wejdzie w invite linka, to my ściągniemy jego IP i zapiszemy na whitelistę, przez co on zyskuje dostęp.
Najważniejsza rzecz w zasadzie. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie to, że rozwiązaliśmy problem WordPressa. Jest tutaj taka zaimplementowana automagiczna translacja. Polega to na tym, że jeżeli ja wchodzę na jakiś adres, który ta usługa nam udostępni, to mimo to wasze środowisko lokalne myśli, że dostaje requesty z localhost 8080. Czyli w ogóle nie ma tego problemu zmiany URL-a. Ale co więcej, przecież wtedy dostajemy URL-e localhost 8080, też nie ma problemu. Nasza usługa w drugą stronę robi translację i wszystkie te URL-e, nie tylko w HTML-u, ale też w headerach HTTP i w całym ruchu, są podmieniane znowu na ten właściwy link. Czyli działa to out of the box, nie musicie nic robić, działa. Jak widzicie tutaj, mamy jeszcze inne kontenery, jest baza danych, jest PHP MyAdmin. No, PHP MyAdmin to jest dość częsty scenariusz. Jak was kolega prosi, żebyście mu dumpa przesłali bazy danych, to niech sobie sam go zrobi, no nie? Niech sobie, możecie to stunelować, niech sobie wejdzie i sobie podejrzy, jak tam jest w bazie danych, może coś zmieni, bo was prosiliście go, żeby wam czymś pomógł. Ale jeżeli potrzebujecie bezpośredniej komunikacji z bazą danych, a czasami tak bywa, bo na przykład jakiś macie dziwny case, że chcielibyście pod swój kod, swojego WordPressa podpiąć bazę danych kumpla, to możecie tunelować również taki ruch. Podajecie hosta tej usługi i tunelowany jest cały ruch tej bazy danych. To działa nie tylko na HTTP, ale na TCP, więc tutaj może być Redis, może być Elasticsearch, możecie tutaj tunelować cokolwiek innego chcecie. To w tej chwili działa, ale na tym nie chcemy poprzestać i dodamy jeszcze kilka innych usług. Będzie SSH, czyli będziecie mogli się połączyć z kontenerem i z plikami aplikacji waszego kolegi przez SSH. Daje to nieograniczone możliwości. Skończy się już marudzenie, że uploadsy mi wyśli. Nie musi, możesz sam sobie to wziąć. Jeżeli wam tego mało, to możecie się w ogóle przełączyć na Dockera tej osoby. Czyli za pomocą dwóch kliknięć będzie się można przełączyć i jak wpiszecie sobie w waszym terminalu docker.ps, to zobaczycie kontenery tej osoby. I Docker run, i Docker exec będzie działało na środowisku tej osoby, więc macie pełną możliwość zarządzania jego środowiskiem i pomocy w razie czego. A jeżeli tego wam mało, to możemy też podpiąć pliki z jego kontenera do waszego dysku. To działa na każdym systemie, ale na przykładzie Windowsa, jak macie dysk C, to możecie, to się utworzy gdzieś jakiś tam dysk X na przykład, gdzie będziecie mieli pliki automatycznie synchronizowane w obie strony tego człowieka, więc możecie sobie otworzyć swój własny edytor, wejść tam i zacząć edytować te pliki i pracować i próbować mu pomóc. To tyle, jeżeli chodzi o tunelowanie kodu i w ogóle wszystkiego. I 5 minut, wow, ale się wyrobiłem. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli się dopiszecie do waitlisty, bo potrzebujemy waszego feedbacku. I co dalej? Co z tym AI? Jaki to ma związek tak naprawdę z waszymi środowiskami lokalnymi? I co nas czeka w tym roku, moim zdaniem? Ale co mamy na razie? Mamy ChatGPT i GitHub Copilot. Lepiej lub gorzej, ale wspierają nas w developmencie. Mamy też po drugiej stronie takie wynalazki jak AutoGPT czy Devin, to jest taka gwiazda ostatniego miesiąca, hit internetu, który tam niby robi sam strony internetowe. Wszyscy wiemy, że to jest nieprawda. Ja nie chcę się spierać, kiedy to nastąpi, że w ogóle nas wszystkich wyrzuci to AI i zastąpi, ale na pewno jeszcze nie teraz. No i moim zdaniem, i to jest moja teza, brakuje nam czegoś po środku. Bo jak się zastanowimy, co robi GitHub Copilot, to mam takie wrażenie, że to jest taki psychiatra, który próbuje zdiagnozować nieboszczyka. Widzi kod, ale nie widzi nic więcej, przecież ta aplikacja nie żyje. I dlatego to się łączy też z tematem mojej prezentacji, ponieważ to, co w tym roku się wydarzy, to będzie AI zintegrowane z twoim środowiskiem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie jakiegoś takiego demona, który sobie siedzi nad waszym środowiskiem i widzi wszystko. Widzi logi waszej aplikacji,
widzi połączenia zewnętrzne, cały ruch sieciowy, widzi to, w jaki sposób łączycie i jakie requesty lecą i jak odbieracie jakie informacje z PayPala, ze Strapi, z czegokolwiek innego. Widzi stack tracy, ma dostęp do bazy danych. I tak naprawdę to będzie dopiero taki ostateczny asystent, który będzie mógł was wspierać w waszej codziennej pracy. Na tyle, na ile znam się na DevOpsie i na tyle, na ile znam się na Dockerze, nie widzę alternatywy dla Dockera i na przykład Devin, to rozwiązanie, o którym tak huczał internet miesiąc temu, też jest oparte o Dockera, więc prędzej czy później będziecie musieli przejść na Dockera, jeżeli jeszcze z niego nie korzystacie. Przykro mi, że to ja niosę tą nowinę. Wiem, że macie z tym problemy, jeżeli macie problemy z wydajnością, to zaczepcie mnie tutaj, ja wam te problemy rozwiążę. No i przygotujcie się na to, co nas czeka jeszcze w tym roku. Jestem pewien, że tak będzie. To tyle. Wielkie dzięki. Chętnie przeczytam opinię na swój temat, na temat swojej prelekcji. Dzięki.